Jest niedziela. Minęła 20, bo mamy nową porę nadawania. Jest zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze witam ciebie bardzo serdecznie w spiskowych teoriach. A jeżeli wyłączyłeś dla mnie bloka, to bardzo, bardzo serdecznie tobie dziękuję, bo tym samym dałeś mi szansę zarobić sobie parę złotych na mojej pracy. Szafoba no i przypominam o zasadzie nie niedziela w nowej zmienionej formule. Dzięki niej, jeżeli do wtorku, do północy pod tym materiałem będzie 5 tysięcy łapek w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostaniecie jak zwykle dodatkową spiskową teorię. Ale żeby dodać trochę smaczku, jeżeli będzie 15 tysięcy łapek w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostaniecie aż dwie dodatkowe spiskowe teorie, także w sumie będą trzy. W zeszłym tygodniu zainaugurowaliśmy nową rozszerzoną mnie niedzielę i udało Wam się bardzo, bardzo dobrze. Wbiliście nie 15, a 20 tysięcy łapę w górę. Jestem zachwycony, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że dodatkowe spiskowe teorie, które oglądaliście, Wam przypadły do gustu. Zwłaszcza, że w tym tygodniu, w tym tygodniu mam dla Was coś naprawdę bardzo, bardzo niesamowitego. Ale nie będę uprzedzał. Powiem Wam tylko, że pospadają Wam skarpetki, jak wreszcie to wyemituję i chcę to wymitować, gdy będzie naprawdę bardzo, bardzo duże oczekiwanie. Więc zależy mi właśnie na tych łapkach w górę. A dzisiaj, a dzisiaj będzie wyjątkowy temat również. Dzisiaj bowiem przedstawię Wam top 10 spiskowych teorii, które jeszcze do niedawna wydawały się. Kompletnie niedorzeczne. Część z nich należała do tak zwanego kanonu spiskowych teorii, ale one były powtarzane, one były omawiane, w tym tutaj na kanale wideoprezentacje, ale nikt do końca nie wierzył, że one mogą się ziścić. One były za straszne, za, za przerażające, za, za dramatyczne. No, nikt nie wierzył, że coś takiego może się zdarzyć. Aż zdarzył się 2020 rok, kiedy to aż 10 z tych teorii zaczęło, zaczęło być całkiem prawdopodobne. Zaczęły brzmieć realnie, być naturalne, a niektóre wprost są omawiane już jako fakty. No, bardzo, bardzo mocne, tak mi się wydaje, dlatego też wyjątkowo mocno zależy mi, żeby pod tym materiałem było właśnie dużo łapy w górę, dużo komentarzy i dużo udostępnień, to ostatnie najważniejsze i żebyście oglądali od początku do końca moje filmy, jak tylko przyjdą powiadomienia, sprawdźcie w związku z tym, że czy subskrybujecie, bo czasem YouTube odsubskrybowuje komuś mój kanał bez pytania o go zgodę, sprawdźcie, czy tam macie wciśnięty przycisk, czy się subskrybuj tak, żeby się zapalił na subskrybujesz, a następnie ten dzwoneczek, który jest z prawej strony, czy on jest taki wypełniony, cały, pokolorowany na czarno i czy jest przy nim takie, takie dwie kreski symulujące, że on się trzęsie czy jest napis: AL lub wszystkie, wszystkie powiadomienia, że chcecie dostać. To jest bardzo ważne, żebyście dostawali powiadomienia i żebyście od razu w nie klikali i oglądali od początku do końca. Bo to mówi algorytmowi, że o, to jest dobry film, jego warto promować. A ten. Jak mam nadzieję, się przekonacie, jeżeli obejrzycie ten film do końca, naprawdę, o ile nie skrzanie, to będzie dobry i będzie wart promowania. Kochani, zanim zaczniemy, przypomnę, że seria, którą właśnie oglądacie, nazywa się Spiskowe Teorie. Spiskowe Teorie jest to seria rozrywkowa. To, że jakieś spiskowe teorie omawiam, to wcale nie znaczy, że w nie wierzę, a jedynie poddaję jej analizie logicznej. Podkreślając jednocześnie, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Od siebie tym razem dodam, oby nie było prawdziwe, bo jest to cholernie logiczne. I jestem przekonany, że część z tych spiskowych teorii wkrótce okaże się stuprocentową prawdą. I mnie to bardzo, bardzo mocno przeraża. Dobra, nie idziemy. Top 10. Taki, kiedyś był taki reżyser. Alfred Hitchcock się nazywał. Fantastyczny reżyser, który. Miał taki zwyczaj, żeby co jakiś czas. Nie, żeby siebie obsadzać w każdym swoim filmie, chociaż w epizodycznej roli. I on mówił, że trzeba zacząć od trzęsienia ziemi, a potem sprawić, żeby było jeszcze mocniej. Ja posłucham Alfreda Hitchcota. Pierwsza spiskowa teoria, która w 2020 roku zaczęła brzmieć prawdopodobnie, to nowy porządek świata. Tak moi kochani, ten nowy porządek świata z klasycznych spiskowych teorii o iluminatach. Sekretnej grupie kultystów, okultystów, lucyferian, którzy rzekomo sterują z zapleców rządami świata i chcą doprowadzić do nowego porządku świata, ten sam nowy porządek świata. Dlaczego staje, który no, wydawał się czymś kompletnie od czapy? Wydawał się taką spiskową teorią na zasadzie, do straszenia dzieci, nie? No bo ta spiskowa teoria zakłada, że zakłada wyludnienie ludzkości, zakłada totalne podporządkowanie jednostki, zakłada trzymanie ludzkości na ziemi. W ogóle zakłada, że ludzkość Ziemi szkodzi i że dlatego trzeba zmniejszyć liczbę. Zakłada użycie nowych technologii w celu zmniejszenia liczby ludzkości, znaczy populacji i totalnej kontroli, itd. itd. Zakłada całą masę różnych okropnych rzeczy. Ten nowy porządek świata padł z ust Mateusza Morawieckiego. Premiera Rzeczpospolitej Polskiej z Mównicy Sejmowej. I nie padł on tak przypadkowo. Pan Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu, bodajże nawet ekspowze, premiera z Mównicy Sejmowej do posłów, a co za tym idzie do narodu polskiego, bo przecież tego wystąpienia słucha w telewizji, w internecie, słuchali wszyscy zainteresowani, wprost powiedział, że po epidemii koronki. Świat czeka nowy porządek, ale użył dokładnie słów. Będzie nowy porządek świata, i my, jako Polska, jako Polacy i oni jako rząd, musimy się na ten nowy porządek świata przygotować. Skoro więc o nowym porządku świata premier Rzeczpospolitej Polskiej, człowiek ewidentnie co najmniej sługu z elit, bo bankier, prezes wysokiego szczebla. Członek, człowiek który ewidentnie jest ponad podziałami politycznymi w tym sensie że teraz trzyma spisem a jak rządziła platforma obywatelska to trzymał z platformą obywatelską wiemy o misteryżu człowiek który gdy nie wiedział że jest nagrywany w restauracji Sowa i Przyjaciele przewidział przepowiedział wiele z tego co się wydarzyło nie sądzę żeby był jasnowidzem więc pytanie skąd wiedział albo inaczej od kogo wiedział i ten, kto mu powiedział, to skąd wiedział? Przypominam, że tam była mowa o kryzysie uchodźczym, że nastąpi, jak będzie wyglądał. Tam była mowa o słynnym zapier za miskę ryżu, który już niedługo nas czeka w nowym porządku świata po epidemii, ale nie, wy, nie wyprzedzajmy świat, faktów o tym też będę mówił. Mówił o tym, że on lubi Angela Merkel, ponieważ Angela Merkel różne rzeczy robi. Mówił o tym, że to jest niedobre, że ludzie Echem, że ludzie są tacy roszczeniowi, że chcą takich rzeczy jak emerytura, czy zawsze myślą, że będą tylko wzrosty i bezpłatna służba zdrowia itd., itd. Mateusz Morawiecki wtedy, bodajże w 2013 roku, wybuchła ta afera, nie wiem kiedy był nagrany, przewidział wiele rzeczy, czy też mówił o rzeczach tak, jakby wiedział, że się zdarzą, na przykład takich, które się zdarzyły w 2015 roku, i teraz ten sam Mateusz Morawiecki człowiek, który nie wypadł sroce spod ogona, człowiek, który co najmniej jest wykonawcą woli elit, mówi wprost w mównicy sejmowej o nowym porządku świata, o najbardziej klasycznym pojęciu z najbardziej klasycznej i przerażającej spiskowej teorii jako o fakcie, jako o czymś, co musi nastąpić. Ba, on to mówi wiele miesięcy temu, jak jeszcze wydawało się, że być może epidemia koronki sama ustąpi i że wszystko jakoś tak w miarę po perturbacjach, po poturbowaniu, po ale wróci do normy. On już wtedy wiedział, że nie. Dzisiaj my też wiemy, że nie, bo widzimy, co się dzieje, ale wtedy on wiedział. Mówił, że czeka nas nowy porządek świata i musimy się na niego przygotować. Ach, ale jak będzie wyglądał ten nowy porządek świata? A no, tutaj... Naprowadzić nas mogą inne spiskowe teorie, które w 2020 roku zaczęły stały się prawdopodobne. Likwidacja wolnej przedsiębiorczości. To jest fakt, to już się stało. To w tym momencie już nie jest, jest spiskowa teoria. Zaraz się to udowodnię, że tak się stało. Słuchajcie, zanim jednak zacznę udowadniać, że likwidacja wolnej przedsiębiorczości stała się faktem, Przypomnę, że wolna przedsiębiorczość jest czymś niesamowicie ważnym, niesamowicie istotnym. Ona jest wpisana w kulturę tak zwanego świata zachodu dużo bardziej niż, niż yy, pewne wartości yy, wyrosły jeszcze z antyku, z prawa rzymskiego, czy ze średniowiecza, z kultury katolickiej. Własność prywatna i swoboda prowadzenia działalności gospodarczej to były dwa najważniejsze elementy obok wolności osobistej i demokratycznej formy sprawowania rządów, które odróżniały świat Zachodu od tak zwanego świata Wschodu, komunizmu, tego co było za żelazną kurtyną, a co teraz odróżnia świat Zachodu od od państw, w których jest zamordyzm, takich jak Arabia Saudyjska i wiele innych. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej wyrażała się nawet w formie symbolicznej. W Polsce, będę się tutaj bardzo dużo odwoływał do Polski, bo będzie Wam to najłatwiej zweryfikować. W Polsce nie ma czegoś takiego jak. Zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej. Przynajmniej nie było do niedawna i formalnie nadal nie ma, ale zaraz przejdziemy do praktyki. Jak chciałeś prowadzić działalność gospodarczą, to po prostu ją zgłaszałeś. Nie pytałeś urzędnika, hej urzędniku, czy ja mogę prowadzić działalność gospodarczą? Nie. To mu mówiłeś. Oczywiście na specjalnym formularzu, ale mu mówiłeś. Ja będę prowadził działalność gospodarczą w takim i takim zakresie. Proszę o wpisanie mnie do rejestru. A urzędnik nie mógł odmówić. To był po prostu fakt zgłoszenia. OK. Były pewne ograniczenia. Na przykład takie, że do prowadzenia niektórych form działalności gospodarczej konieczna była koncesja. Ale koncesja to nie pozwolenie. Tutaj nie było uznaniowości, to była kwestia koncesji i wynikała ona z obiektywnych kwestii, takich jak to, że niektóre formy prowadzenia działalności gospodarczej bardzo mocno wpływają na innych ludzi dookoła. No, na przykład wiążą się z zanieczyszczeniami czy tak zwanym smogiem telekomunikacyjnym i trzeba było to jakoś uporządkowywać, dlatego był system koncesji. Natomiast chciałeś prowadzić firmę, to ją zaczynałeś prowadzić, mówiłeś urzędnikowi: Będę prowadził firmę. Tymczasem teraz, nie tylko w Polsce, w wielu krajach, de facto rząd decyduje, kto może prowadzić działalność gospodarczą, a kto nie i w jakim zakresie. Serio. E, nie wierzysz, no to spróbuj teraz na przykład pojechać sobie do hotelu na wakacje, czy tam ferie nie możesz, bo rząd zakazał. E, dochodzi i zakazał po uważaniu. Po prostu to, ta, to wolno, to nie wolno do knajpy wejść i zjeść w knajpie nie możesz, bo bo, bo zaraza. W, w drugą stronę to samo. Przedsiębiorca nie może Ciebie zaprosić do stolika i ugosić, bo zaraza. A więc w knajpie zaraza. Jesz, do, jeszcze do niedawna do Ikei wejść nie można było. Ale, w, a, znaczy Ikea nie mogła pracować, ale Obi już mogło pracować. A obok niego galeria handlowa nie mogła pracować. Stoki będą otwarte, ale hotele będą zamknięte. Rząd decyduje, kto może prowadzić działalność gospodarczą, a kto nie. Powiesz, Krzysiek, ale to nie do końca, e, nie do końca tak. E, mm, nie do końca tak. Przecież rząd co najwyżej zamyka pewne branże. To nie jest taka e, decyzja dotycząca konkretnych podmiotów. No nie. Tego jeszcze w Polsce nie wprowadzono. Na szczęście, czy trochę wprowadzono przy pierwszej fali. To się nazywało testy przesiewowe. Jak rząd chciał, żeby ktoś nie prowadził działalności gospodarczej, na przykład jakaś kopalnia, bo chciał je pozamykać i sprzedać Niemcom, tak mówi spiskowa teoria, to co zaczynali robić? Robić testy przesiewowe górników. Dziwnym trafem. Prawie wszyscy ci górnicy przechodzili koronkę całkowicie bezobjawowo, nie potrzebowali żadnego leczenia, następne testy w większości wykazały, że są całkowicie zdrowi. Byli chorzy, byli zakażeni koronką i nagle to zakażenie przeszło, może po prostu testy były, dawały wynik fałszywie pozytywny, ale, ale rentowność kopalń i tak już mało rentownych spadła drastycznie. Prawda? I w związku z tym poszedł pan Sasin i, i generalnie chciał dać górnikom pieniądze za to, że zgodzą się za nam, na zamknięcie kopalni. Górnicy duzi, silni nie zgodzili się, ale, ale gdyby to dotyczyło jakiegoś małego sklepu, nie wiem, zatrudniającego 100-200 osób, produkującego, nie wiem, maseczki chirurgiczne albo rękawiczki albo, nie wiem, meble, no to już nikt by się z nimi tak nie oprzedł. Więcej Teraz rząd planuje dokładnie to samo. Też przez badania przesiewowe. Przecież zapowiedzieli, że w kilku województwach będą badania przesiewowe. Okazuje się, że to nie będzie tak, że po prostu wszyscy mieszkańcy województwa będą y, przechodzili przesiew, tylko to będzie tak, że wojewoda zdecyduje, w których firmach będą robione badania przesiewowe lub w których grupach społecznych będą robione badania przesiewowe. W związku z tym mogą być trzy sklepy meblowe. W dwóch zrobią badania przesiewowe, zamkną je, bo pracownicy pójdą na kwarantannę, a część na izolację, bo będzie, że są chorzy, a jeden, a jeden nie będzie miał konkurencji i bardzo się rozrośnie. Tego rynku już potem nikt nie odzyska. To jest faktyczne decydowanie, kto może prowadzić działalność gospodarczą, a nie, a kto nie. Też można mówić o swoistych zemstach. Ja widziałem ostatnio. Na fanpage'u jednego z dziennikarzy, bardzo mocno powiązanych z takim bardzo propisowskim portalem internetowym i takim kanałem na YouTube, twierdzącym, że jest telewizją, o tym, że to, że rząd przykręci śrubę hotelom, z niego wynikało, to znaczy to był bardzo propisowski wpis, na zasadzie takiej, zobaczcie, zła branża hotelowa, mogła siedzieć cicho i robić kasę, ale się buntowała. i teraz rząd ci przykręci śrubę. Chodziło o to, że hotelarze zarabiali kupę pieniędzy mimo zakazu przyjmowania ludzi, bo na lewo przyjmowali i mówili, wpisywali w papierze, że to wszystko było służbo, wyjazdy służbowe, ale zaczęli się buntować, więc rząd przykręcił śrubę, wprowadził. Um, prowadził takie procedury, że teraz już nie bardzo da się na lewo, na niby, że służbowe wyjazdy yy, 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 ludzi powpisywać. No ale słuchajcie, to jak to? Czyli rząd się mści? Z ust bardzo propisowskiego dziennikarza wynika, że rząd się zemścił, ale jak to się zemścił? Wydawało się, że czy to jest dowód na to, że te obostrzenia nie są po to, żeby przynajmniej częściowo, żeby ludzie się nie zarażali, tylko to jest jakaś zemsta rządu. No to skoro tu się mszczą, to, to mogą się mścić też gdzieś indziej albo mogą mieć jakieś zupełnie inne motywy. Na przykład chęć wykończenia jakiegoś sektora albo wykończenia jakichś konkretnych firm. Ale, co bardzo ciekawe, rząd, i to, to nie jest tylko rząd polski, tak generalnie rządy na świecie, dziwnym trafem tak robią w ramach tej działalności gospodarczej, że obrywają głównie małe firmy. Głównie małe firmy... Natomiast duże korporacje sobie bardzo mocno radzą. Do czego to więc doprowadza? Doprowadza to do tego, że w tym nowym porządku świata, z dużą dozą prawdopodobieństwa a oczywiście poza pewnymi wyjątkami które będą potwierdzały regułę będziemy pracować albo w korporacji, albo dla rządu, bo prywatna przedsiębiorczość zostanie wycięta za to, Przedsiębiorczość korporacyjna, która z przedsiębiorczością ma tyle wspólnego, co świnka morska ze świnią, obie mają świnka w nazwie, ale to są zupełnie inne zwierzątka, no ta korporacyjna będzie, będzie dominowała. I to, że rządy korporacji się bardzo boją, najlepiej dowodzi to, że gdy galerie handlowe tupnęły nóżką i powiedziały, że nie, że to nie może być tak, że my tutaj przed świętami nie będziemy zarabiać pieniędzy, bo, bo mamy być zamknięte, to nie dość, że otworzyli te galerie handlowe, to jeszcze zrobili im dodatkową handlową niedzielę w niedzielę, w niedzielę właśnie dzisiejszą, jeśli dobrze pamiętam, 6 grudnia. Także bardzo, bardzo ciekawe. Likwidacja wolnej, wolnej przedsiębiorczości. Druga, znaczy, już trzecia spiskowa teoria, która właśnie staje się dużo bardziej prawdopodobna, prawdziwa, to certyfikat odporności. Coś. Znaczy, coś to co już jest faktem, tylko jeszcze nie w Polsce. Za chwilkę będę, będę czytał. Oczywiście elementem tej koronki jest panika, strach, prawda? Ehm, strach, e, no bo że się pozarażamy, wszyscy umrzemy, jest jedna wielka panika. Tam, gdzie jest strach, tam, gdzie jest panika, tam wyłącza się myślenie i ludzie zaczyna nie rozumują w ten sposób, że ej, ale po co certyfikat odporności? Przecież jak ktoś jest odporny. To zapewnia odporność sobie. Prawda? Zapewnia bezpieczeństwo sobie. Dla dobra ogólnego to przydałby się certyfikat niezarażania. Prawda? Tymczasem wszystko wskazuje na to, po lekturze chociażby szczepion ulotek szczepionek, że ludzie zaszczepieni mogą być odporni, ale jednocześnie będą super zarazaczami bo oni będą odporni na zachorowanie, a nie na zakażenie, czyli będą mieli w sobie wirusa, będą tego wirusa roznosić, a tylko nie będą chorować. Więc tak naprawdę ludzie zaszczepieni będą stanowić ogromne zagrożenie dla niezaszczepionych, a także dla siebie nawzajem, ponieważ szczepionka nie daje nawet stuprocentowej pewności ochrony przed zachorowaniem. Mimo wszystko, będzie certyfikat odporności, już się o nim głośno mówi. W świecie zachodu wprost jest powiedziane, że raczej nie wsiądziesz do samolotu bez jakiejś formy certyfikatu odporności. Czyli nie zaszczepisz się, nie będziesz miał kwitów, że się zaszczepiłeś, nie polecisz samolotem. O tym już wprost mówi kilka linii lotniczych. To jest, żeby nie było soczek pomarańczowy niczym nie zaprawiony dla, dla zdrowia. To już prosto zapowiedziało kilka linii lotniczych i co najmniej jedna międzynarodowa organizacja lotnicza. Także to raczej zostanie wprowadzone. Jeśli dodasz do tego fakt, że pewnie na niektórych lotniskach zostanie to wprowadzone, no to dupa. No to już sobie w ogóle nie polatasz. No bo gdyby to wprowadzały jeszcze tylko linie lotnicze, no to jak cię mogę, tak? Nie polecisz linią... A, to polecisz linią B. Zawsze by się jakaś nisza znalazła, która bez tego certyfikatu cię puści. Ale jak wprowadzą to lotniska, to wiesz, w niektórych krajach jest tylko jedno międzynarodowe lotnisko. Albo dwa, albo trzy. No wyobraź sobie, że wprowadzają to wszystkie międzynarodowe lotniska w Polsce. I okej, okay, możesz polecieć samolotem na przykład do Nikaragui, ale wylot tylko z Ukrainy. No bardzo mocno przymusza, prawda? Yy, zaraz za. Liniami lotniczymi prawdopodobnie pójdą linie kolejowe, firmy kolejowe, transport kolejowy, transport autokarowy, już zaczyna być presja na niektórych pracodawców, że bez certyfikatu odporności w niektórych zawodach nie można, nie powinni zatrudniać ludzi. I to na razie to są zawody medyczne, ale już się wprost mówi o taksówkarzach, że bez bez certyfikatu odporności nie możesz mieć licencji taksówkarskiej, bo będzie to jeden z wymogów, a dzisiaj nawet na Uberze nie pojeździsz bez, bez licencji, że żeby być sprzedawcą w sklepie, trzeba będzie mieć taki odpowiednik, tak jak dzisiaj na przykład, żeby pracować z żywnością w gastronomii, musisz mieć tak zwaną książeczkę sanepidowską, prawda? Tak do pracy nie tylko w restauracji, ale w sklepie, w ogóle do pracy z ludźmi będziesz musiał mieć certyfikat odporności. I tak w wielu, wielu, wielu miejscach. I... Co się zaczyna robić ciekawe, tutaj jest powiedzmy taka podspiskowa teoria, która właśnie staje się prawdopodobna. Ten certyfikat odporności w duże, z dużą dozą prawdopodobieństwa może mieć formę wszczepu, który niektórzy ryb kojarzy się ze znamieniem bestii. I na razie, i już takie wszczepy są, tylko na razie, na razie są stosowane w Kenii i w Malawii, w Afryce. Ale z dużą dozą prawdopodobieństwa, jeśli tam to się przyjmie, jeśli tam to będzie skuteczne, jeśli będzie mały opór społeczny, to wcześniej czy później może być to wprowadzone międzynarodowo. No bo sami rozumiecie, taka między, taki certyfikat odporności, no, dla dobra ludzkości, skoro to jest dla bezpieczeństwa ludzkości, skoro to jest światowa pandemia, to powinien być. Jakiś scentralizowany, jakiś taki standard, wystandaryzowany na cały świat, a ponieważ na świecie jest bardzo dużo miejsc, bardzo dużo miejsc, a jak pokazały wydarzenia w 2015 roku, no te dokumenty się gubią, prawda? No to może w taki sposób, że nie da się tego od ciała oddzielić. I tutaj, yy, i tutaj przeczytam fragment artykułu yy, z portalu Wolne Media. Ale on jest na podstawie źródeł międzynarodowych, dokonali bardzo fajnego tłumaczenia. Przeczytam więc fragment od nich, ale jeszcze raz podkreślę, to jest na podstawie innych, innych źródeł międzynarodowych. Książeczka Szczepień pod skórą w Kenii i Malawii, Afryka oraz w Bangladeszu, Azja, rozpoczęto testowanie ubiegłorocznego wynalazku inżynierów prestiżowej amerykańskiej. Politechniki, MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, która ma być rodzajem książeczki szczepień umieszczonej pod skórą, którą da się odczytać za pomocą smartfonów. Wszczepione nanocząsteczki, dzięki efektowi fluorescencji, mają bez, będą bez tego niewidoczne. Smartfony pozwolą jednak łatwo identyfikować, Historię szczepień każdej oznaczonej w ten sposób osoby. To właśnie dobre słowo oznaczonej. Z drogą, taka ciekawostka COVID można też wymawiać jako cow ID. Cove it. Cove it. Cove, jak COW ID. COW jak KOW. koł, czy KROWA. ID e, znakowanie. Znakowanie krów, znakowanie bydła. Wynalazek MIT, opracowany dzięki finansowaniu przez Dobroczynną fundację Billa i Melindy Gates'ów. Zobaczcie, znowu ten sam filantrop. Zobaczcie, że jest bardzo ciekawe, że nazwisko tego filantropa, pana Billa Gatesa, w kręgach spiskowo teoriowców nazywanego coraz częściej Bilem Wrota, że on stanowi wrota, przez które coś lub ktoś ma przejść. To nazwisko tego pana Gatesa, tego filantropa, pojawia się coraz częściej i pojawia się w takim formie jakby. W różnych miejscach, które tak powiedzmy sobie tak łagodnie, domykają klamrę. Ok, przeczytajmy to jeszcze raz. Wynalazek MIT, opracowany dzięki finansowaniu przez dobroczynną fundację Gatesów, e, opisany w zeszłym roku w Science, w science trans, e, Translational Medicine, był wówczas testowany wyłącznie na szczurach. Lecz fundacja od razu podjęła kampanię badań. Opinii publicznej na ten temat w trzech krajach, co jest precedensem, gdyż e, szczepionki fundacji są, co prawda, zawsze testowane najpierw w najuboższych krajach Afryki, lecz bez badań opinii publicznej. Czyli oni od razu e, nie tylko zaczęli testować ten produkt, ale również zaczęli testować, co zrobić, żeby on się ludziom podobał, żeby ludzie się na niego godzili, żeby się jak najmniej buntowali. To jest, to jest bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, mm, Należy zwrócić uwagę, że tutaj wprost jest powiedziane, że, e, że te nanocząsteczki będą niewidoczne. Czyli można jakoś człowieka tak oznaczyć, że on nawet nie będzie wiedział, że został oznaczony. Prawda? Jeśli mu się nie powie, że został oznaczony, to on nie będzie wiedział, że został oznaczony. E, następnie, po prostu, gdy to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą należałoby moim zdaniem zwrócić uwagę, to, to fakt, że dzisiaj koronka, a jutro może być coś innego, prawda? Może tam być certyfikat zupełnie innych rzeczy, tak? Nie tylko w ogóle certyfikat odporności i na inne ewentualne choroby, ale również na przykład certyfikat spolegliwości, certyfikat oddania głosu. Certyfikat przynależności do jakiejś grupy scoringowej. Tak moi kochani, zwróćcie uwagę, że na przykład w Chinach obywatele są oceniani. I w zależności od tego, czy są dobrymi obywatelami, czy złymi, bardzo mocno to upraszczam, mają dostęp do pewnych przywilejów lub nie. Przy czym te przywileje bardzo mocno pokrywają się z podstawowymi prawami, jakie odebrano nam w świecie zachodu. Na przykład prawo do. Do podróży samolotem, prawo do podróży pociągiem i wiele, wiele innych, prawda? I tam to nie jest za to, że dałeś się diabnąć, że możesz latać samolotem, bo dajesz się diabnąć, tylko tam możesz latać samolotem, bo jesteś dobrym obywatelem, płacisz podatki, jesteś posłuszny. Nie gadasz w internecie przeciwko rządowi, przeciwko partii rządzącej. I nie, to nie jest tak, że ja jakoś szczególnie krytykuję w tym momencie Chiny. Ja pokazuję, że ten system, który jest w Chinach dopiero co testowany, staje się całkowicie realny tutaj u nas w świecie zachodu. Kolejna rzecz, która, kolejna spiskowa teoria, która przestaje być spiskową teorią, powoli staje się coraz bardziej prawdopodobna, to tak zwany neokomunizm lub, lub globalny komunizm. Zanim powiesz, że to jest nieprawda, że to jest lipa, proszę poświęć mi z 10 minut, będę, będę musiał będę musiał dość dobrze przeprowadzić pewien wywód, żeby ci udowodnić, że, że to już nie jest piskowa teoria. Bo nie chcę przeprowadzać dowodu na takiej zasadzie, że a w Kanadzie to już to testują. No bo co to za dowód na zasadzie, że w Kanadzie to testują? No testują. Taka jest prawda. Ale chcę ci pokazać, że, że niestety wygląda na to, że Wyraźnie widać, że to idzie w tą stronę. Że, że to nie jest decyzja polityczna, może na to przejdziemy, tylko jest u, e, uruchomiona pewna droga zdarzeń, która nie, która doprowadzi zapewne do tego właśnie neokomunizmu. Powiedziałem y, bardzo mocno o. Y, o tym, że została zaburzona a w zasadzie likwidacja wolnej działalności gospodarczej, prawda? No to teraz powiedzmy sobie dalej. I właśnie tu idę, to jest początek tego wywodu o tym globalnym komunizmie lub neokomunizmie. Prawie wszystkie, prawie na przykład w Szwecji tak nie zrobiono, ale to jest wyjątek potwierdzający regułę. W prawie wszystkich krajach wprowadzono tak zwany lockdown. W Wielkiej Brytanii na początku nie chciano wprowadzić tego lockdownu. No i tak niektórzy twierdzą, że Wielka Brytania za to jest w tej chwili karana, że tam jest szczególnie źle, szczególnie dużo przypadków, a nawet sam Boris Johnson został. Yy, Osobiście ukarany w ten sposób, że, że, że zachorował i bardzo źle to po, przechodził, że nawet go podłączyli pod aparaturę, choć nikt tego nie widział. Przypominam, że to są spiskowe teorie. Ale generalnie kraje za. za. Mm, za zareagowały lockdownem. Ten lockdown był w pewnym, powiedziałbym, w pewnym otoczeniu gospodarczym, ekonomicznym. Generalnie zaczynał się bardzo poważny kryzys gospodarczy. Skąd to wiemy? Ze wskaźników makroekonomicznych, globalnych, a także poszczególnych krajów. Generalnie zaczynał się kryzys. Styczeń luty to już był początek kryzysu. Kochani, ci, którzy oglądają komentatorską serię czyli komentator, wiedzą, że ja już w wakacje 2019 roku zapowiedziałem wielki kryzys, wielki kryzys. I mówiłem, jak się do niego przygotować, żeby jak najmniej stracić, oczywiście kryzys gospodarczy, i tam powiedziałem, że on zapewne zostanie wywołany sztucznie. I tłumaczyłem, dlaczego on zapewne sztucznie zostanie wywołany. No i dziwnym trafem taki kryzys się pojawił. Prawda? To już jest ciekawe, bo skoro jakiś typ z fotela, wówczas z kanapy, przepowiedział dokładnie, co będzie działo się w ekonomii za prawie rok, to znaczy, że to było całkowicie oczywiste. No bo ja nie jestem jakimś super geniuszem, choć niektórzy twierdzą i za to bardzo dziękuję, że bardzo dobrym analitykiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mówią mi to dobre słowo. Szczególnie ono jest dla mnie ważne, bo, bo chcę być jak najlepszym analitykiem. No ale pytanie, czy nadal geniuszem nie jestem? Czemu więc? W telewizji o tym nie mówili, czemu w mediach głównego nurtu o tym nie mówili, czemu wręcz jak to mówiłem, zostałem zaatakowany przez niektórych tak zwanych ekonomistów, e, którzy mówili, że ja tylko straszę ludzi. Okazuje się, że miałem rację, że to, nawet czas, kiedy to będzie, przewidziałem, nie bo jestem jasnowidzem. Nie jestem, bo to było oczywiste, z wykresów to wychodziło. Jest ten kryzys. Zaczy ten, w styczniu, w lutym ten kryzys się już zaczynał. Zwykle, gdy zaczyna się kryzys, tak było pod koniec pierwszej dekady, gdy zaczynał się kryzys, to rządy na całym świecie, za pomocą kreacji pieniądza przez banki centralne i wiele, wiele innych rzeczy, starały się ten kryzys zniwelować, rozruszać tę gospodarkę jak się tylko dało, przez pompowanie kupy forsy. Co miało skutek dobry, taki, że ta gospodarka dała się znowu napędzić. Zły skutek miała taki, że generowała gigantyczne zadłużenie, które stawało się problemem. Tym razem, w pierwszym kwartale 2020 roku, jak zaczynał się kryzys, zdecydowano się gospodarki zamknąć, czyli je dorżnąć. Tak po prostu. Oczywiście było pompowanie pieniędzy, no bo Ci ludzie, te, ci przedsiębiorcy dostawali pieniądze za to, że nie prowadzą działalności gospodarczej. Pracownicy dostawali pieniądze za to, że nie pracują. No żyć, nie umierać, nie? To oczywiście też powodowało dług, z którym teraz trzeba będzie sobie poradzić, wiele, wiele innych rzeczy, ale to, będzie, to już było trochę omawiane i to za chwilkę będzie omawiane w dalszych punktach. Najważniejsze jest to, jak to się przełoży na miejsca pracy. Chciwi przedsiębiorcy, bo chyba takich należy, yy, należy określić, głupcy, którzy wzięli pieniądze za to, że nie prowadzą działalności gospodarczej, chyba zapomnieli, że przedsiębiorstwo, fabryka, firma usługowa to coś więcej niż hala produkcyjna, coś więcej niż, mm, niż linia produkcyjna, knajpa to coś więcej niż kuchnia. Biznes to powiązania. Nie pamiętam już kto, ale jakiś bardzo mądry polski youtuber kojarzy mi się z brunetem o smukłej twarzy mówił o kropkach i połączeniu kropek. No to twoja firma to kropka, ale ona, żeby działać, potrzebuje mieć kreski do innych kropek. Bez tego nie będzie działać. Co z tego, że masz firmę meblarską? Skoro sklep, me, sklepy meblarskie, z którymi współpracowałeś, które sprzedawały twoje meble, Zbankrutowały? Co z tego, że masz knajpę, skoro ludzie odzwyczaili się jeść na mieście? Co z tego, że masz hotel, skoro ludzie odzwyczaili się od jeżdżenia do hoteli? Co z tego, że masz, nie wiem, co z tego, że masz agencję reklamową, skoro hotel, dla którego robiłeś kampanie reklamowe, się zamknął, prawda? Nie ma powiązań, nie ma biznesu. Te powiązania zostały trwale poniszczone, porwane. I teraz nawet gdyby koronka natychmiast odeszła, nie ma już koronki, powiedzieli, nie wiem, dobra, słuchajcie, znaleźliśmy lek na koronkę. Tym lekiem na koronkę jest syn Kaszpirowskiego. Dla tych, którzy nie wiedzą, Kaszpirowski to był taki pan, który na przełomie PRL-u i wolnej Polski, występował w telewizji i przez telewizję leczył różne rzeczy. Totalny szarlatan. Przepraszam, nie bijcie, taka prawda. No i powiedzmy, że teraz, że, że to jednak naprawdę leczył i teraz synka Szpirowskiego stanie w telewizji i powie U, blu, 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 dam, dadam, dadam, koronki nie mam. I bach, uleczył wszystkich. tego nie wycinać tylko z kontekstu, bo zabije. Nie ma koronki. Słuchajcie, nawet jakby teraz powiedzieli, dobra... Odpalamy gospodarkę, wszystko wraca do normy, to gospodarka nie stanie od razu na nogi. Ludzie nie zaczną od razu chodzić do Knajp, ludzie nie zaczną od razu jeździć do hoteli, okaże się, że dostawcy już przestali prowadzić działalność gospodarczą, okazuje się, że rynki zbytu szlak trafił, no to wszystko będzie całe lata, to wszystko całe lata musiałoby się odbudowywać. A przecież to nie będzie tak, że tą koronkę odwołają dzisiaj. Jaki jest tego skutek? Jaki jest tego skutek? Duża część tych tak zwanych przedsiębiorców, którzy w tej chwili działają tylko na papierze, a ich przychody to są pieniądze państwowe, czyli z naszych podatków oraz, oraz z pożyczek, które będą spłacać jeszcze nasze prawnuki. Jak tylko, te, jak tylko rząd przestanie dawać te pieniądze, to oni zbankrutują z miejsca. Jak zbankrutują? No, to zasilą szeregi bezrobotnych. Jak zbankrutują, to ich pracownicy zasilą szeregi bezrobotnych. Ergo, ci ludzie, którzy w tej chwili się cieszą, posiedzą sobie na jakimś postojowym, bąki zbijają, nie pracują, a i tak kasę mają, no mniejszą niż zwykle oczywiście, ale jednak mają i za niepracowanie, dla wielu ludzi to raj, yy, duża część z nich straci pracę i nie wróci do tej roboty. Będzie więc. Gigantyczna wręcz. Yy, gigantyczna wręcz bida. I rząd. Rząd wtedy prawdopodobnie wprowadzi tak zwany dochód podstawowy. Dochód podstawowy będzie miał całkiem sensownie. Ponieważ będzie z jednej strony. Po, o dochodzie podstawowym będzie oddzielny vlog w komentatorze. On już został nagrany 3 miesiące temu, a nawet więcej niż 3 miesiące temu. Został nagrany przed wakacjami, ale dopiero niedawno YouTube pozwolił go odpalić. Także on niedługo będzie. 40 minut dokładnie tłumaczę, czy jest dochód podstawowy i tak dalej, i tak dalej. Teraz powiem tylko pokrótce. Dochód podstawowy różni się od zasiłku dla bezrobotnych tym, że jest dla wszystkich i nie musisz być bezrobotny. Czyli wydaje się być całkiem fajny. To są takie podstawowe pieniądze, dzięki którym możesz przeżyć na całkiem spoko poziomie, ale możesz też pracować. Nie musisz, ale możesz. I tutaj założenie jest takie, że on ma Ciebie w przeciwieństwie do zasiłku dla bezrobotnych, który często czyni Ciebie z trwale bezrobotnego, bo Ci się nie chce podjąć jakiejś prostej pracy, bo stracisz zasiłek. Dochód podstawowy ma sprawić, że Ty, będziesz, że ty przeżyjesz i będziesz chciał pracować, żeby mieć więcej no Wydaje się super, tak? No, 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 lepsze od zasiłków, które sprawiają, że ludzie potrafią mieć, mm, być na bezrobociu no, całymi rodzinami przez całe pokolenia. Teoretycznie super. No, problemy zaczynają się, jeśli sobie uświadomimy, że to, co zostało dane, może zostać odebrane. Ponieważ w momencie, w którym no, z czegoś ten dochód podstawowy trzeba sfinansować, prawda. Więc prawdopodobnie z podatków, z gigantycznych podatków, no rząd sam nic nie wytworzy, żeby komuś dać, musi zabrać. Pieniądze muszą mieć pokrycie w towarze, inaczej e, i w usługach, inaczej powodują e, inflację. W związku z tym, pod, dochód podstawowy musi fizycznie wiązać się z gigantycznymi podatkami. Ergo, zarobienie na rynku dużych pieniędzy, tak by móc się utrzymać bez tego. Dochodu podstawowego będzie bardzo, bardzo trudne. Innymi słowy, sytuacja, w której stracisz z jakiegoś powodu ten dochód podstawowy, sprawi, że wylądujesz pod mostem, bo, bo dojdzie do kuriozum, do absurdu. Tak jak dziś z samego zasiłku ciężko się utrzymać, tak wtedy, po wprowadzeniu tego dochodu podstawowego, ciężko będzie się utrzymać z samej pracy. Będziesz musiał być wybitną biedoską, żeby się utrzymać samej pracy bez, bez tego podstawowego dochodu. Ergo. Groźba zabrania tobie tego dochodu podstawowego będzie tak gigantyczna, że rząd zyska nad tobą całkowitą kontrolę. Kochani. I to, że rząd tak będzie robił, to jest bardziej niż pewne, chociażby na podstawie tego, co dziś rząd już robi i co dziś rząd już grozi. Dzisiaj taki quasi dochód podstawowy jest dla firm. Yy, ok, tutaj możesz prowadzić na przykład firmę gastronomiczną, choć w bardzo ograniczonym zakresie, takim jak tobie pozwolimy, ale w zamian za to dostajesz pieniądze z tak zwanej tarczy. Efekt taki sam jak przy dochodzie podstawowym. Jakieś pieniądze dostajesz, a do tego możesz sobie dorobić ze swojej działalności. Jak popatrzycie na cash flowy dużej części przedsiębiorstw, to się okaże, że te pieniądze, tak zwane pieniądze od rządu, są ważniejsze dla rentowności przedsiębiorstwa niż pieniądze z podstawowej działalności operacyjnej. Czyli knajpa więcej zarabia na pieniądzach od PiSu czy od rządu niż na gotowaniu i wydawaniu posiłków. Więc i rząd mówi wprost, nie te firmy, stracą te, do, te dopłaty, stracą te tarcze. I właśnie dlatego rząd będzie mógł wymusić, no tutaj taka małe cofnięcie, rząd będzie mógł wymusić na firmach posłuszeństwo. Chcesz dostawać, chcesz po cały czas dostawać pieniądze od rządu? Spoko, ale twoi pracownicy muszą grzecznie dać się zaszczepić. Nie ma przymusu, przecież... Nie ma obowiązku brać pieniędzy od rządu. A... E, a... E, Boże. Nie ma przymusu brać pieniędzy od rządu. A to, że jak nie będziesz brał pieniędzy od rządu, to nie wytrzymasz konkurencji z tymi, którzy biorą, a więc plajtujesz? O dupa. O dupa. I dokładnie na tej samej zasadzie będzie działał podstawowy dochód. Nie zaszczepisz... Podstawowy dochód. Pod, początkowo dla wszystkich. Potem dla wszystkich zaszczepionych, potem dla wszystkich, którzy są praworządni, a więc na przykład nie biorą udziału w antyrządowych demonstracjach. Zaczynacie rozumieć? Podstawowy dochód to system zniewolenia. To jest ten element, pierwszy element komunizmu. Komunizm miał dwa elementy. Pierwszy, oderwanie płacy od pracy. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. A tutaj, czy pracujesz, czy nie pracujesz, podstawowy dochód się należy, a drugi, musisz się słuchać, musisz robić co rząd ci każe, musisz być spolegliwy. Dalej, jakie to niesie ze sobą dalsze negatywne konsekwencje? Przede wszystkim, komunizm zawsze uderza we własność. Zawsze. Po prostu te pieniądze skądś się muszą wziąć. A więc co najmniej. Duża część tego, co pracujący wypracują, będzie zabierana w formie podatków. Bardzo możliwe, że będzie jakieś uderzenie we własność realizowane w takiej formie, że, że będzie po prostu zabrane. Tak po prostu zabrane, że na przykład oszczędności zostaną odebrane ludziom. Już są takie pogłoski, mam nadzieję, że one się nie, nie, nie zrealizują, ale zapamiętajcie, że to powiedziałem: że niedługo w Niemczech ma być zrobione tak, że ze względu na koronkę, na kryzys, ludzie, którzy posiadają majątek powyżej pewnej sumy pieniędzy, będą stracą 10% tej sumy, bo powyżej 100 czy 200 tysięcy euro. Chyba 100 tysięcy euro, bo taka jest kwota gwarantowana. Że, czyli, jak masz 110 tysięcy euro, to stracisz 10% od 10 tysięcy, czyli 1000 euro. Ale, jak masz milion euro, to stracisz 10% od 90 tysięcy euro, czyli 90 tysięcy euro. Tak po prostu. Także tutaj komunizm zawsze wcześniej uderza we własność. Dalej. Komunizm zawsze powoduje lenistwo. Nawet jeśli to będzie taki komunizm z ludzką duszą, czyli masz tutaj pieniądze na podstawowe przeżycie, więc nie musisz pracować, ale jak chcesz, to możesz. To wcześniej czy później pojawi się coraz większa grupa ludzi, którzy uzna, lepiej żyć w biedzie, ale żyć, a nie tracić czasu na pracę. Pojawi się tak zwana klasa próżniacza. W PRL-u nazywano ich niebieskimi ptakami, ludziom, którzy nie chcą się pracować, a więc zacznie się pojawiać przymus pracy bo ktoś pracować jednak musi. Wtedy zacznie się robić całkiem do dupy. Trzeci punkt, który pokazuje, że będzie bardzo, bardzo źle, to to, że będzie totalny zalew imigrantów do tak zwanego świata zachodu, bo bogate kraje siłą, rzeczą, siłą rzeczy będą dawały dużo wyższy ten podstawowy dochód. A więc niepracowanie gdzieś w Afryce i utrzymywanie się z tego podstawowego dochodu będzie się wiązało z fatalną stopą życiową, a niepracowanie na przykład w Niemczech będzie się wiązało z bardzo dobrą stopą życiową. Co w związku z otwartością społeczeństw zachodu, które bardzo chętnie poprzyjmują ludzi, żeby ich utrzymywać, będzie zalew niesamowity. Europa będzie miała niesamowitą populację, tylko bardzo mało kto będzie mówił po niemiecku, francusku. Za to. Języki afrykańskie, azjatyckie radziłbym poćwiczyć. No i ostatecz, ostatnie, komunizm zawsze w końcu się bankrutuje. Zawsze. Jest takie powiedzenie, że komunistom zawsze w końcu kończą się cudze pieniądze. Ale ja wolę określenie, że komunizm zawsze w końcu bankrutuje. PRL zbankrutował, Związek Radziecki zbankrutował. Chiny nie zbankrutowały tylko dlatego, że u nich był tylko jeden element komunizmu. Oni bardzo szybko przeszli na, na gospodarkę kapitalistyczną, ale komunistyczną, a więc totalitarną, to, komunistyczną ma więc totalitarną formę rządu. Więc u nich gospodarczo komunizmu nie było. Tak to komunizmy wcześniej czy później bankrutują. No i jeśli świat co do zasady jest kapitalistyczny, to takim komunistycznym bankrutom można w jakiś sposób przyjść z pomocą, prawda? W ten czy inny sposób yy, można, można to zrobić. A co jeśli zbankrutuje cały kraj, cały świat? No to wita, witamy, witamy w jakiejś totalnej, totalnej biedzie na skalę światową. Witamy w scenariuszu, w którym ludzie mogą umierać, dosłownie umierać z głodu, wcześniej czy później. Czy to jest normalne? Zdecydowanie nie. Kolejny element, który jest bardzo, bardzo istotny, to uwaga: permanentna inwigilacja. To jest coś, o czym ludzie światli wiedzą od dawna. Ja tutaj, dlatego w tym momencie trzymam telefon i, i, i wam go pokazuję, że to jest narzędzie kontroli. I ludzie, którzy się troszeczkę znają na telekomunikacji, ci wiedzą, że to urządzenie od dawna nas śledzi i wiedzą, że w jaki sposób ono nas śledzi. Chociażby w ten sposób, że jak ja teraz będę mówił na przykład: Wakacje, Turcja, Tunezja, Egipt. Yy, narty, wypoczynek, ferie, 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 to zaraz mi się zaczęło wyświetlać e, reklamy, reklamy wakacyjne, zapewne wyświetla mi się reklama Booking.com albo Travelista. Tak to mniej więcej działa i to jest, i to jest wiadomo od dawna. Natomiast teraz, teraz zaczyna się e, inwigilacja wprost. Do tej pory wiedzieliśmy, choć nie było to oficjalnie powiedziane, że korporacje nas inwigilują w celu dostarczania nam lepiej doparasowanych reklam kontekstowych, czyli wręcz budują sobie nasze profile, profile psychologiczne po to, żeby dostarczyć nam reklam, które lepiej na nas zadziałają. Skuteczniejszych w ten sposób, że większe prawdopodobieństwo, że coś kupimy. Natomiast teraz, teraz mamy do czynienia z oficjalną i permanentną inwigilacją przez rządy lub organizacje ponadnarodowe, ponadrządowe. Dlaczego? Skąd to wiemy? A chociażby z konferencji premiera. I to nie jednej, rząd na konferencjach wprost przyznaje, że bada nasze interakcje społeczne dzięki telefonom komórkowym. Wprost, było to na kilku konferencjach w Polsce wprost powiedziane, gdzie rząd pokazywał liczbę interakcji społecznych między nami Polakami e, mi, mm, i pokazywał, że ta liczba tych interakcji spada i uznawali to za swój sukces, że to jest dzięki ich obostrzeniom i cieszyli się z tego, że spada ta liczba interakcji, no bo wiadomo, że zmniejszona liczba interakcji to zmniejszona liczba szans na transmisję wirusa, czyli jego rozpowszechnienie. No ok. No, że oni w tym momencie się przyznali, że wykorzystują te telefony do permanentnego inwiglowania nas i sprawdzania, z kim się spotykamy. No bo skąd oni wiedzą, wiedzą na podstawie danych komórkowych, że były interakcje społeczne? Oni po prostu wiedzą, że, że telefon X spotkał się z telefonem Y. A to znaczy, że człowiek, do którego ten telefon jest przypisany, spotkał się z telefonem, z człowiekiem, do którego jest przypisany ten drugi telefon. Przypominam, że telefony. Są rejestrowane, że doskonale wie, do kogo należy który telefon. O czym przekonujemy się chociażby, żeby gdy zaczynać dzwonić do sadepid, albo wysyłać na Besebesy. Kochani, jest cała masa ludzi, którzy mają porejestrowane telefony na przykład na firmę e, albo mają porejestrowane telefony na rodziców, na dziadków, na wujków, na ciocie, a dziwnym trafem te SMS y przychodzą do właściwych osób. Dziwnym trafem te telefony przychodzą do właściwych osób. Rząd wprost mówi, że te telefony są w pewnych bazach danych, te numery. Rząd się przyznał, że do wie nie tylko z zarejestrowania telefonu, który naprawdę do kogo należy i wie, kto się z kim spotyka. To jest wprost na rządzie. Dalej. Aplikacje inwigilujące wprowadzane w związku z koronką. Wciskane nam mniej lub bardziej na siłę. Tutaj... Doskonałym przykładem są tak zwana aplikacja ramowa, to się chyba nazywa framewire czy coś takiego, czy FrameWare, coś takiego, czyli taka aplikacja, która właśnie śledzi, która właśnie śledzi połączy, interakcje między telefonami, po to, żeby powiedzieć nam, że jesteśmy chorzy na koronkę. Tak z grubsza. No bo jeśli, jeśli ktoś. Jest chory, na koron złapie koronkę i wykryją mu, że ma podstawowy test. No to w tym momencie yy, ta aplikacja sprawdza, z kim się jego telefon wcześniej kontaktował, i wysyła do tych ludzi powiadomienie: Ej, tutaj miałeś kontakt z chorym na koronkę, idź na test. Pytanie, czy nie wysyła tego również do rządów? Bo w sumie to szkod rządy wiedzą, kogo wytypować do tych badań przesiewowych. No bo jeśli, yy, jeśli by typowali ludzi do badań pr przesiewowych bez jakiejkolwiek wiedzy, czyli bez podejrzenia, że ktoś jest zachorowany, to ma to mniej. To takie badanie przesiewowe ma cechy eksperymentu medycznego, a co za tym idzie jest nielegalne bez naszej zgody, a już tym bardziej jest nielegalne, jak ktoś nas przymusza, a że on nas przymusza, bo nie pozwala wyjść z domu dopóki nie zostanie, nie zostanie, nie, nie zgodzimy się na taki test. Czyli jeśli nic nie wie, to jest to nielegalne. Natomiast wiedzę może zdobyć, wydaje mi się, że tylko z takiej nielegalnej inwigilacji. Dalej, aplikacja, nie pamiętam jak ona się nazywa, chyba kwarantanna domowa. Ta aplikacja, którą upublicznił chociażby poseł Artur Dziambor. No. Okej, okay, można mieć pretensje do konkretnego posła, chociaż ja akurat Artura lubię. Przyznaję się, jak na posła Konfederacji jest całkiem spoko. Pewnie dlatego ostatnio u mnie był parę razy na, na nie? Pokazał, jakiego SMS-a dostał, gdy zachorował na koronkę. Dostał SMS-a, że ma zainstalować konkretną aplikację i to jest jego obowiązek to jest bardzo ciekawe, bo rząd unika odpowiedzi na pytanie, czy rząd naprawdę uważa, że, te, że instalowanie tych aplikacji jest obowiązkowe. Jeżeli rząd uważa, że, yy, yy, że instalowanie tych aplikacji jest obowiązkowe, to niech powie, z jakiego to prawa wynika i tak dalej tak dalej. Bardzo, bardzo dziwne. Natomiast jeśli nie jest obowiązkowe, to dlaczego przychodzą, yy, przychodzą yy, SMSy, które usiłują ludzi podstępem, poprzez wprowadzenie w błąd, że jest to obowiązkowe, nakłonić ludzi do instalowania tych aplikacji. A te aplikacje są turbo inwigilujące. To są aplikacje, które nie dość, że cały czas sprawdzają, gdzie jest nasz telefon, to jeszcze co jakiś czas każą nam wykonywać małe zadania, na przykład zrobienie sobie selfiacza, żeby sprawdzić, czy to na pewno my mamy przy sobie ten telefon, a nie na przykład, czy żeśmy go zostawili na stole i skoczyli sobie na, na, do sklepu. Także ta permanentna inwigilacja coraz bardziej staje się faktem. Do tego jeszcze dochodzi taka inwigilacja, że wprost w dużej ilości firm, instytucji e, się instaluje e, systemy, które na przykład sprawdzają, czy nie mamy temperatury. I tutaj ktoś powie, no dobra Krzysiek, ale to jest tylko sprawdzenie, czy nie ma temperatury, czy nie ma podwyższonej temperatury. No kurczę. Podwyższona temperatura świadczy o wielu rzeczach. Na przykład, u kobiety podwyższona e, temperatura może świadczyć o tym, że jest płodna. I wielu, wielu innych rzeczach. Prawda? Czy więc taka sytuacja wydaje się spoko? No, wydaje się bardzo niespoko. Właśnie um, coraz więcej robi się takich na przykład systemów które, rozpoznawania twarzy które mają pilnować, czy ktoś nie wychodzi z domu, mimo tego, że jest na kwarantannie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Permanentna inwigilacja pod pozorem, e, pod pozorem bezpieczeństwa. 6. Wielki reset finansowy. Finansowy. Podkreślę, bo też dużo się mówi w kręgach spiskowo o wielkim resecie. Wielki reset resecie cywilizacji, wielkim resecie, resecie 6.7.6, resecie 2024, a ostatnio również o resecie 2020. Tych wielkich resetach w kręgu spiskowych teorii jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy do czynienia z czymś innym, co nie było poruszane na kanale wideoprezentacje, z resetem finansowym. W wielkim skrócie, znaczy on był poruszany trochę, ale w komentatorze, nie w spiskowych teoriach. W wielkim skrócie chodzi o to, że wygląda na to, że światowa ekonomia się sypie. Światowa ekonomia oparta jest na długu. Pieniądz jest kreowany z niczego i tak naprawdę jest symbolem zobowiązania. Przyjmując pieniądze, zobaczcie, jak się tworzy pieniądze? Bank centralny de facto tworzy pieniądze, przekazując bankowi centralnemu w zamian za zobowiązanie, że on mu te pieniądze zwróci, prawda? Bank. Przekazuje pieniądze na przykład mnie w zamian za zobowiązanie, że ja te pieniądze zwrócę z odsetkami. Ja przekazuję te pieniądze na przykład firmie samochodowej w zamian za zobowiązanie, że ona za tydzień podstawi mi samochód i że to będzie mój samochód. Następnie ta, ta firma samochodowa przekazuje te pieniądze. Dostawcy blachy, w zamian za zobowiązanie, że dostarczy im ileś blachy do produkcji samochodów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są zobowiązania. Pieniądz nie ma żadnej wartości, pieniądz ma tylko taką wartość, że my ją im nadajemy, bo jest takie ogólne zobowiązanie, że, że ten, kto ma pieniądze, jest, pieniądz jest de facto odwrotnie. Oparty na długu. Każdy, kto coś zrobi, oddaje to w zamian za symbol długu, który potem przekazany komuś innemu może być, w zamian za ideę świadczenia. No i cały PIT zaczyna polegać na tym, że tego pieniądza jest za dużo, tego długu jest za dużo. Z jednej strony zadłużeni są wszyscy kraje, firmy, ludzie. No nie zadłużeni. Po, znaczy wszyscy to powiedziały oczywiście kolokwialnie, większa część podmiotów jest zadłużona. Na przykład Chiny nie są zadłużone, ne. ale duża część podmiotów jest zadłużona i tych wierzycieli, tych posiadaczy pieniędzy, robi się kurczę, nie tyle za dużo, bo ich jest w sumie nie tak dużo. Jak były ostatnio robione badania, już nie pamiętam kogo, chyba Forbes'a, To Kilkoro ludzi na świecie, chyba 7 czy 8 ludzi na świecie, posiada tyle samo majątku, co 50% ludzkości. Jak ostatnio sprawdzałem, ludzi na Ziemi jest ponad 7 miliardów. Powiedzmy, dla ułatwienia rachunku, 7 miliardów. No to 7 ludzi posiada tyle samo, co 3,5 miliarda ludzi. Mroknie. nie? No, i cały PIT polega na tym, że tego pieniądza jest za dużo, i ci, ludzie nie bardzo mają w co inwestować. Oni mogliby de facto wykupić całą gospodarkę realną, bo tak. Tylko to chyba by się nie udało bez jakiegoś wielkiego resetu, bez jakiegoś wielkiego systemu, prawda? I tutaj zaczynamy powoli. Stawać u progu, coraz częściej się mówi. Ostatnio słyszałem e, jakiegoś, e, jakiegoś spekulanta, e, który wprost mówił na, mm, na forum ekonomicznym, że zbliża się wielki reset i jak będzie przeprowadzony. I mówił mniej więcej to, co ja. On to mówił trochę e, no, w szczegółach się różnił, ale generalnie mówił to, co ja, że, że po prostu ten system ekonomiczny, który już jest, się złożył. On już. On już nie spełnia swojej roli i albo cały świat za chwilę zbankrutuje, no co by spowodowało, że będzie bardzo, bardzo źle, albo będzie wprowadzony nowy system, nowy system, nowy system rozliczeń, właśnie wielki reset finansowy, tyle tylko, że to tak nie bardzo można zrobić tak, że słuchajcie, to nagle wszystkim umarzamy długi i zaczynamy od zera. No bo jak to tak to? Nie wiem. Ludzie się zbuntują. Nie wiem. Ktoś, przykładowo mamy dwoje, dwoje ludzi. 30-latków. Jeden, jeden zaraz po studiach, przy pierwszej pracy wziął kredyt pod kubek, pod kurek. Kupił sobie mieszkanie, bimbał sobie, fajnie sobie żył. No i teraz ma gigantyczny kredyt, powiedzmy 700 tysięcy złotych, który będzie spłacał do dożywotnio. A drugi poświęcił się, mieszkał z rodzicami, z dziewczyną, czy tam narzeczoną, spotykał się, żeby zrobić to, co się zwykle robi z kobietą, jakoś po kątach, ciężko tyrał i odkładał. Są w tym samym wieku. On nie ma jeszcze mieszkania, za to ma odłożonych 250 tysięcy złotych, więc dużą dozą prawdopodobieństwa za chwilę kupi sobie za gotówkę. I teraz robimy wielki reset. Nie ma tych pieniędzy, są od nowa. I co? Ale nie ma też długów. I teraz co? Ten, który kupił mieszkanie na kredyt, już nie musi tego kredytu spłacać, de facto dostał od losu mieszkanie. Za to ten drugi, który ciężko tyrał, ma to zabrane? Ludzie wyjdą na ulicę i będą się burzyć. Dojdzie do konfliktu domowego. To prawda, ludzi, którzy ciężko pracują, jest dużo mniej. Niebieskich ptaków, którzy chcieliby dostać, jest dużo więcej. Ale. No ale pamiętajcie, że. Ci, którzy mają, są bardzo potężni. Co wy myślicie, że tych siedmiu ludzi, którzy ma. Siedmiu czy ośmiu, którzy mają tyle samo majątku, co 3,5 miliarda ludzi, to oni nagle powiedzą: spoko, luz, nie ma problemu. Całe nasze rody ciężko tyrały, żeby zakumulować takie bogactwo, ale my się teraz podzielimy i nie ma problemu, zaczynamy wszystko od zera? Nie wiem, pójdziemy smażyć fryty w maku? Oczywiście nie. Ci ludzie się zgodzą. Na skasowanie tych wierzytelności w zamian za to, że ten nowy system będzie całkowicie podporządkowywał ludzi. Że oni oddadzą pieniądze, ale w zamian za to zyskają władzę. Uff. Tak. Likwidacja gotówki jako krok w tym kierunku, o którym przed chwilą mówiłem, to już jest 8. Ale także wiele innych rzeczy. Likwidacja gotówki staje się faktem. Staje się po prostu faktem. Yy, I ma ścisły związek z koronką. Jak tylko się zaczęła koronka, yy, dowiedzieliśmy się, że banknoty przenoszą wirusa i że są złe, i że powinniśmy nie korzystać z banknotów. Co bardzo ciekawe, terminale płatnicze nie przenosiły wirusa. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Terminal płatniczy które dziennie ją setki, może tysiące osób. Poprzez tam te cyferki też trzeba było wyklikać. Nie przenosi wirusami, może dokładnie dotykasz i wciskasz, a banknoty, które dziennie dotyka maksymalnie kilka osób, przenoszą. Kilka osób, na ryzyko, kilkaset, do, kilkuset tysie, do kilku tysięcy nie stanowi żadnego ryzyka. Bez sensu. To była próba zniechęcenia nas do posiadania gotówki. Do tego jeszcze powprowadzano nie tylko w Polsce, ale na całym świecie utrudnienia w wypłacie gotówki. W Polsce na przykład ciężko jest wypłacić z bankomatu większą kwotę niż 1000 złotych. To czasem powoduje, że jak ktoś na przykład potrzebuje kilkanaście tysięcy, to stoi przy tym bankomacie i stoi, stoi i wypłaca pieniądze, a potrzebuje na przykład kilkanaście tysięcy, żeby, nie wiem, zapłacić za hotel, bo, bo chce mieć gotówkę, bo. Bo te terminale płatnicze czasem przestają działać, bo czasem nie ma połączenia z internetem i nie chcę sytuacji, że pojedzie na wakacje super wymarzone dla całej rodziny 8 osób w luksusowym hotelu i nagle trzeba będzie wracać, bo, bo kurde, karta nie działa. Albo będzie głupia sytuacja i dzieciak będzie ryczał. Dlaczego nie może pójść do pokoju, bo karta nie działa. Jesteśmy zniechęcani do gotówki. Got zlikwidowanie gotówki to wprowadzenie pieniądza elektronicznego. Ten pieniądz elektroniczny mm. zwiększa system kontroli i represji. Dlaczego? Gotówka daje ci wolność. Gotówką możesz zapłacić komu chcesz, kiedy chcesz. Nie musisz korzystać z systemu żadnego. Jeżeli chcesz, możesz na środku pustyni rozliczyć się z Beduinem za to, że, nie wiem, przewiózł siebie na wielbłądzie. I nikt o tym nie musi wiedzieć. Nikt. Nie musi o tym wiedzieć urząd skarbowy, to bardziej do, dotyczy tego Beduina. Nie musi o tym wiedzieć twoja żona, no bo może powiedziała, że trzeba oszczędzać. Nie musi wiedzieć tego kompletnie nikt. W momencie, w którym jest tylko i wyłącznie pieniądz elektroniczny, Każda twoja transakcja jest zapisywana i można do niej sięgnąć w dowolnym momencie. I za 50 lat można tobie udowodnić, że byłeś na Saharze i tam spotkałeś Beduina X, który wiózł się na Birwądzie. I można tobie na przykład powiedzieć, że ten, ten Beduin miał strasznie poważną chorobę, yy, która co prawda nie ma żadnych objawów, tak jak czasem jak 80% przypadków kolonki, ale to jest śmiertelnie zaraźliwa i wykluwa się. 50 lat, w związku z tym ty teraz musisz trafić do izolatorium. Można. Można wiedzieć wszystko. Skarbowa będzie wiedzieć, rząd będzie wiedzieć, wszystko co kupujesz. Będą wiedzieć, że to jest wszystko. Na przykład, nie wiem, poszedłeś, poszedłeś o tej i o tej godzinie do tej do tej knajpy i będą wiedzieć, że byłeś koło marszu antyrządowego. Totalnie wszystko. Ale jeżeli gotówka zniknie, to oprócz kontroli są także represje. Yy, bo mogą ci w każdej chwili te pieniądze zabrać. Wszystkie kary, mandaty, wszystko będzie egzekwowane natychmiast. W ramach represji mogą na przykład tobie zabrać dostęp do konta i nic nie kupisz, ani nic nie sprzedasz. Pozbawienie wolności, własności, to już mówiłem. W każdej chwili mogą ci po prostu zabrać środki z takiego konta i wejść udowadniać, że tam cokolwiek miałeś. Ale także likwidacja gotówki yy, to... To krok do wprowadzenia globalnej waluty. Zapewne kryptowaluty. I tutaj jest bardzo ciekawe, że w chwili obecnej, po prostu na potęgę, powstają narodowe, to się tak ładnie mówi, narodowe kryptowaluty. Dlaczego mówię, że tylko się tak ładnie mówi, że one są narodowe? No bo one są głównie wypuszczane przez banki centralne danych, danych rządów. Na przykład, ostatnio natrafiłem na cyber -yuana, czy e -yuana, albo coś bardzo podobnego. W każdym razie mm, oficjalną kryptowalutę chińską. Yy, są pogłoski bardzo poważne, że Unia Europejska chce wypuścić yy, kryptowalutę elektronicznego, yy, elektroniczną yy, eurówkę. Jeżeli już zostaniemy przyzwyczajeni do tego, że banki centralne robią te kryptowaluty centralne, to potem już jest tylko jeden krok do do powiedzenia słuchajcie no to jest głupie że mamy te kilkadziesiąt różnych kryptowalut zróbmy sobie jedną będzie łatwiej nie trzeba będzie mieć kosztów przeliczania i tak dalej i tak są taka ciekawostka bo prezes Narodowego Banku Polskiego Glapiński, ostatnio bardzo zaczął walczyć o gotówkę pogłoska mówi że, że NBP czyli Polski Bank Centralny nie zamierza Bawić się we wprowadzanie polskiej waluty, kry, polskiej kryptowaluty, bo wiedzą, że Unia Europejska to wprowadzi lada chwila i po prostu podepniemy się pod unijną. E, I tak samo podobno ma być afrykańska waluta, afrykańska kryptowaluta, e, europejska kryptowaluta, dwie czy trzy w Chinach, dajmy na to trzy, e, amerykańska i kanadyjska razem i południowoamerykańska. To się zrobi siedem kryptowalut na świecie. No to potem kilka do kilkunastu lat, i z siedmiu robi się jeden. Gratuluję, mamy globalną walutę, a instytucja, która będzie tą globalną walutą zarządzać, będzie bardzo podobna do globalnego rządu. Dalej, obozy FEMA. Jedna z bardziej przerażających, yy, yy, jedna z bardziej przerażających spiskowych teorii. Która mniej więcej mówiła tyle, że organizacja FEMA, to jest organizacja amerykańska, robi obozy, które wyglądają trochę jak obozy koncentracyjne. W każdym razie obozy, w których chyba ludzie nie będą chcieli siedzieć, ponieważ one są tak zbudowane, że zasieki mają do wewnątrz, czyli że tak są zbudowane, żeby ludzie z nich nie uciekli, a nie żeby się do nich nie włamali. To było bardzo dziwne, bo te obozy. No, wiadomo, że one były robione, to, i to jest fakt, że one były robione, i te obozy były robione, pozostawiane w bardzo ustronnych miejscach, i w środku było bardzo dużo sprzętu, budowli, budynków i wielu, wielu rzeczy. Taka oto bardzo, bardzo dziwna sytuacja, no bo pozostawia się na pustkowiu bardzo drogie rzeczy, cały obóz, i zamiast zabezpieczyć ten obóz, żeby nikt się tam nie włamał i po prostu czegoś nie ukradł, to on był zabezpieczony tak, żeby nikt stamtąd nic nie wyniósł. No to naprawdę bardzo dziwna sytuacja, i takich obozów było wiele. No i spiskowa teoria mówiła, że zostanie wywołana jakaś zaraza, i w wyniku tej zarazy yy, ludzie, czy inna klęska naturalna, i pod pozorem tej zarazy ludzie będą wywożeni nieposłuszni do tych obozów. No i to była taka spiskowa teoria, taka traktowana pół żartem, pół serią, no bo przecież. Przecież naprawdę ciężko było w to uwierzyć, że ktoś może chcieć e, takie rzeczy robić. No, przecież lata 30., 40., europejskie, niesławny akwarysta, to wszystko doszło e, do przyszłości, dopóki bardzo podobne do tych obozów FEMA instalacje nie zaczęły się pojawiać w Polsce, znaczy w Europie, e, między innymi w Polsce. E, najbardziej taki przerażający i dający do myślenia e, obóz czy obiekt przypominający obozy FEMA jest na Węgrzech. Ja o tym robiłem e, oddzielne vlogi. Oficjalnie to ma być, uwaga, tylko nie spadnijcie z krzesła, e, szpital covidowy, tylko, że ma zasieki z drutu kolczastego skierowane do wewnątrz, jeszcze takie całe, bym powiedział, um, całe takie... Um, na, na dole takie kłęby tego drutu, żeby stamtąd nie uciec i tak dalej, i tak dalej. W Polsce też te szpitale tymczasowe, teraz już się mówi zapasowe, zobaczcie, zniknęło słowo tymczasowe, stały się zapasowe. Tymczasowe to sugeruje, że powinny być za chwilę skasowane, a zapasowe to sugeruje, że one będą trwałe i że one z nami zostaną. Też się buduje w takich miejscach, że bardzo ciężko z nich uciec, na przykład Szpital Narodowy. Zobaczycie sobie ten mój film Spacer po Szpitalu Narodowym, gdzie widać, jak te sale wyglądają. One też są takie, właśnie, pozamykane i tak dalej. Szpital Narodowy ma bardzo wysoki płot, chyba też miejscami tam się druty kolczaste pojawiły i tak dalej. Takie rzeczy zaczynają się pojawiać w, na całym świecie, w tym w Polsce, na pewno na Węgrzech. Jest to bardzo dziwne, zwłaszcza, że nie ma podstaw, żeby to się pojawiało. Ponieważ według oficjalnej strony rządowej, znaczy według strony oficjalnych danych rządowych, w Polsce mamy w tym momencie zajętych mniej niż 20 tysięcy łóżek covidowych. Ta zajętość spada, a system podobno ma 34 tysiące łóżek covidowych. W związku z tym szansa, że zabraknie miejsca, jest prawie minimalna. Znaczy jest prawie żadna, jest bardzo minimalna, prawie żadna. No i rząd zamiast likwidować... To, to robi ich coraz więcej. Utrzymuje je. Bardzo dziwne, nie wiadomo dlaczego, a już wiadomo, że w nich będą między innymi szczepienia. Według spiskowych teorii e, ma być tak, że tam mogą się w, w, wcześniej czy później pojawić nieposłuszni. Żeby było śmieszniej, e, WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, wprost powiedziała, że ludzie, którzy będą zakażeni koronką, dla dobra rodziny powinni być odizolowywani od rodziny i właśnie powinni być do takich izolatoriów przenoszeni. Ciekawostka, prawda? Bardzo, bardzo poważna. Obejrzyjcie sobie może, wpiszcie sobie obozy FEMA, wideoprezentację. wyskoczy Wam i spiskowa teoria i wyskoczą Wam miejsca, które teraz są budowane w związku z koronką, tak jak te obozy FEMA Wyglądają. Zniewolenie, zniewolenie wolności, a przynajmniej, a przynajmniej, znaczy zniewolenie ludzkości, a przynajmniej nieposłusznych. To jest jeden z bardzo jakby podstawowych elementów nowego porządku świata, podstawowej spiskowej teorii, która właśnie stała się faktem. Jeżeli nie wierzysz, stała się faktem, my zostaliśmy zniewoleni. Jeżeli nie wierzysz, że zostaliśmy zniewoleni, to idź do knajpy i zjedz obiad w knajpie. Jeśli nie wierzysz, że zostaliśmy zniewoleni, to idź do kina. Jeśli nie wierzysz, że zostaliśmy zniewoleni, to idź na ulicę bez maseczki. Jeśli nie wierzysz, że zostaliśmy zniewoleni, to idź do sklepu bez maseczki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zostaliśmy zniewoleni. Nakaz noszenia maseczek jest niezgodny z prawami człowieka i z konstytucją. Niemniej jednak go robimy zabranianie ludziom prowadzenia działalności gospodarczej bez ogłoszenia stanu jednego ze stanów wyjątkowych jest niezgodne z prawem. Mimo wszystko to się dzieje. Politycy odebrali nam podstawowe prawa. Prawa człowieka. A teraz wprost nam powiedziano, że niektóre z tych praw zostaną nam oddane w zamian za posłuszeństwo. Tak. Ekspresji werbis to powiedzieli politycy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, a na świecie inni politycy, a w Polsce na konferencji prasowej. Wprost. W jaki sposób? Ano, w taki sposób, że, ci, że tak zwane obostrzenia, to jest odebranie podstawowych wolności, jest obietnica zwrotu nam pewnych tych praw, co się nazywa pakietem benefitów, w zamian za to, że się zgodzimy zaszczepić, czyli w zamian za posłuszeństwo. Bo no bo tak, tyle, wyczerpałem temat. No i przymusowe szczepionki. To jest też coś, co jeszcze rok temu kojarzyło się z, firmami, z filmami science fiction, gdzie kosmici przylatywali na Ziemię i na przykład poprzez przymusową akcję szczepień zmieniali ludziom DNA. Albo z grami komputerowymi typu XCOM 2, gdzie właśnie też pod pozorem akcji szczepień, czy pod pozorem. Uodparniania ludzi na starzenie się, zmieniali ludzi w hybrydy kosmitów, yy, odbierali wolność i wiele, wiele innych tego typu rzeczy. To się do tej pory z tym yy, kojarzyło. Teraz? Teraz przymusowe szczepionki stają się faktem. W Polsce. Mówi nam się, że szczepionki nie będą przymusowe, jest to jedno z kłamstw Prawa i Sprawiedliwości. Mniej więcej na tej samej zasadzie, jak to, że PiS nie podwyższa podatków. To okej, okay, nie podwyższa podatków, ale za to wprowadza całą masę no, nowych podatków, których nie nazywa podatkami. No, generalnie, przepraszam za wyrażenie, wychodzi na jedno, prawda? Więc chyba nikomu nie robi różnicy, czy to się nazywa podatek, czy danina, i Tak samo tutaj. Mówi nam się, że szczepionki nie będą przymusowe, więc nikt nam nie wejdzie z buta do mieszkania, nie wrzuci nas w kaftan bezpieczeństwa i nas nie zaszczepi siłą. Choć, takie prawo uchwalono. W ramach pierwszej spedzustawy ustawy covidowej można już zrobić taką rzecz. Ciekawe, po co to uchwalono, skoro nie zamierzają z tego korzystać. A na przykład mnie to. Przeraża, i u mnie to wzbudza yy, dyskomfort psychiczny. Na pewno u wielu ludzi jest podobnie, więc po cholerę to zrobili. Ale tego pewnie nie będzie. Natomiast, natomiast jak już trochę zasygnalizowałem wcześniej, nie zaszczepisz się, będziesz miał coraz większą trudność w znalezieniu pracy. Na początku odpadnie ci ileś tam zawodów. Potem, potem w ogóle możesz mieć problem ze znalezieniem pracy. Dlaczego? Chociażby dlatego, że wprowadzą, już wprowadzili de facto nakaz noszenia maseczek wszędzie i jednocześnie prawdopodobnie ten nakaz będzie zniesiony dla tych, którzy się posłusznie zaszczepią. To będzie wbrew logice, ponieważ zaszczepieni z dużą dozą prawdopodobieństwa będą roznosicielami wirusa, więc to właśnie oni powinni nosić maseczki. Natomiast prawdopodobnie właśnie oni zostaną znoszenia maseczek zwolnieni. I tutaj poza faktem, że noszenie maseczek będzie. Nieprzyjemne, zwłaszcza w lato, jak, e, jak będzie gorąco, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dochodzi jeszcze efekt stygmatyzacji. Większość ludzi nie będzie e, rozumowało logicznie tak jak ja, czyli że e, zaszczepieni mogą być super zarażaczami i to oni powinni nosić maszeczki. Tylko będzie e, rozumowało na zasadzie, ha ma maseczkę, czyli jest foliarzem. I. I jak myślisz? Jakie jest prawdopodobieństwo, że na przykład dasz radę z taką maseczką być przedstawicielem handlowym, albo dealerem samochodowym? Ludzie w maseczkach bardzo szybko staną się takimi odpowiednikami, trochę, przepraszam, za wrażenie niedotykalskich z Indii, albo trochę będzie to działać na takiej samej zasadzie, jak Niemcy zrobili z Żydami w latach 30. 40 tam, żeby odhumanizować tych ludzi, wmówiono całemu światu, że oni roznoszą jakieś choroby. Bingo! Ty będziesz roznosił kolonkę. A co z tego, że będziesz miał maseczkę i inne rzeczy? Bardzo szybko w ogóle będziesz miał problem znaleźć jakąkolwiek pracę, a, a, a w konsekwencji możesz mieć nawet zakaz wychodzenia z domu, no to już bez wychodzenia z domu to już w ogóle ciężko pracę znaleźć. Nakaz noszenia maseczek, zakaz korzystania z kin, teatrów, restauracji, może sklepów. Coraz bardziej będziecie wykluczał e, z życia społecznego, zwłaszcza z napiętnowaniem. No, generalnie poczytaj sobie mniej więcej, jak traktowano ludzi z taką żółtą opaską w latach 30. w Niemczech i tobie to grozi, jeśli nie zostaniesz zaszczepiony. Dosłownie to nie jest przesada. Ta spiskowa teoria jest całkowicie realna. Jeśli rząd wprowadzi y, taką zasadę, że ci zaszczepieni nie będą musieli nosić jakiegoś symbolu, a, zasz, a znaczy zaszczepieni nie będą musieli czegoś nosić, a y, niezaszczepieni będą musieli najprawdopodobniej maseczki, ta maseczka stanie się symbolem, takim samym jak ta żółta opaska. Z tymi samymi konsekwencjami. Łącznie z tym, że do odhumanizowania tych ludzi posłuży propaganda, że oni roznoszą chorobę. Będzie dokładnie tak samo. Do tego jeszcze inne obostrzenia coraz bardziej wprost, pozbawiające możliwości pracy, możliwości kupowania, możliwości normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. I powiedz mi, że ta szczepionka nie będzie przymusowa. To jest trochę tak, jakbyś. Nie wiem, powiedział dziecku, że ok, nie musisz sprzątać, ale dopóki nie posprzątasz pokoju, nie wolno ci z niego wyjść. No to co, dajesz mu wybór, czy, czy posprząta, czy nie posprząta? Czy go zmuszasz szykaną do tego, żeby posprzątał? No właśnie chyba to drugie. I tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Proszę łapkę w górę, komentarz, udostępnienie. Niech ten materiał się. Jak najlepiej roznosi. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!